Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Spore. Jak już mówiłem, zbudowałem sobie mój magiczny czołg. Zróbmy kilka jednostek wojskowych, skoro chcemy walczyć z gnojem. Patrzcie, co on robi! Patrzcie, co on robi! Atakuje mnie! Nie spodziewaj się, że nagle pojawiły się cztery czołgi, które natychmiast go zaatakują. W tym momencie bym poprosił o wieżyczkę w tę stronę, aby jeszcze bardziej z nimi zniszczyć naszego przeciwnika. Okej, zaczynamy. Boom! Dziękuję. W tym momencie ja lecę tu bezpośrednio, podbij miasto, zero spinki, atakujmy natychmiast, ja nie będę się z gościem kłócił, bo mnie on po prostu denerwuje, chciałem grzecznie, po dobroci, nie, po co, i widzę, że muszę bronić swojego miasta, nie, to nie jest moje miasto, nie atakują mnie tutaj, tak? Kto to jest? A, czerwony się bije z żółtym, dobra, biją się o wiarę. Niech ich będzie, prawie jak, no, inne, znaczy, nie chciałbym ich obrazić, bo nawet jak powiem swoją opinię, to niektórzy uznają ją za obraźliwą. Co tu dzieje? Kaj, żeś ty to zrobił? O nie, tak ci nie wolno, gdzie jest moje wojsko? Musi być więcej budynków, zgadłem. Dobra, to jest ogólnie, tak, dobra, dom, poproszę więcej domów. I tu już właściwie nic nie mogę zrobić. Ale dzięki temu powstanie jeszcze jeden czołg. Okej, lecimy tu. Scroblem. Dobra, niszczcie go, jak już jesteście tutaj. Trochę mi kiepsko wyjdzie, bo ja od początku nie byłem tym, co to tam jeździ. Dobra, niszcz to. Ja w tym czasie po posiłki. Dobra. Podbija miasto i w tym momencie mi się wydaje, aby sprzedać te samochody gospodarcze, bo one mi się do niczego nie przydadzą. Dobra, wobec tego robimy sobie tu taką akcję. Co? Muszę tu mieć więcej domów, tak? Dobra, to wy nie będziecie pracować. Wy będziecie tylko głównie, jak to się nazywa? Wy będziecie głównie wojskowo, tak? Czy waszej siły ataku. Dobra, już wy tu lecicie. Ty go zniszcz, dobrze zrobione. Dobra, akcja. 2 na 10. Ty tu zostań, przydasz się nam. Dobra, zniszczyłeś nasz szyb, wobec tego my teraz też go zniszczymy. Statków, nie, no, no niestety, musisz tu siedzieć. Niszcz ich. Nie mam tu wieżyczek, no tak. Już to zaraz naprawiam. Wieżyczki stawiam. Takiej wojny się nie spodziewałem. Bam, 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 bam. Dobra. Cywilizacja czerwona przeszła do historii. Dla mnie nie problem. Ze szmaragdowym wzięliśmy w sojusz. To dla mnie też nie problem. Tutaj Kromoskit biega. Dobra. Trochę bieda, bo te wieżyczki on mi zatarasował. Waj, szyb! Szyb se potem przejmiemy. Niszczy wieżyczkę. I podbij miasto. Dobra. Walić te szyby. Szyby se ja potem wezmę. Właściwie to już mogłem sobie wziąć. Potrzebuję chyba jakiegoś żołnierza, bo tego mi zabili. Chodź tutaj, niszcz ich. On wypuszcza statki, tak? W sposób militarny ich zdobędę. No trudno, no naprawdę, nie chciałem, ale muszę. Okej, widzę, że oni się do mnie dość dobrze nastawili. By się mi przydała mała pomoc, kolego, wiesz? Kogo macie zaatakować, tak? To jest Ciechanów, dobra, Ciechanów. Ciechanów. Co? To ja sobie poradzę. Oni mi przyjmują już nieźle. No dobra, to trzeba to jakoś zrobić lepiej. Więcej tam wojsk posłać. A co wy na to, żeby na przykład w tej chwili was pozbawić tego i zwiększyć wam morale? Może będzie trudniej wam... Może będzie trudniej przejąć im, jak będę miał wysokie morale.
co mnie bardzo tutaj... wiecie co, zaatakujcie Teheran, niestety. Dobra, zapłacę wam, zaatakujcie Teheran. Okej, okay, dobrze, umowa stoi, wy zaatakujcie Teheran, ja się zajmę tym. I to będzie miało sens, bo ja zdobędę to miasto, wy obijecie tamto i może też je zdobędę, ale przynajmniej będzie walka jakaś się z tego wywinie. O fuck, wy też macie problem z tymi. No, niestety. Trudno. Dobra, handel. No dobra. Bo jesteście w stanie wojny. Nie zerwaliśmy mu ładnej. Walić szyby. Dobra, podbijecie to miasto. W tym czasie wy już macie naprawdę niskie morale. No to trudno. Pozbawiony jestem trochę środków zarobku, ale muszę to zrobić, inaczej nie przetrwam. Zwiększymy wam morale, co dość... Wy nie możecie ich atakować, nie jesteście do niszczenia, no tak. Niszcz ich szybciej, panowie! Ile to można się guzdrać? Ty chodź tutaj. Nawet tutaj podejedź. Mhm. Kolejny poproszę też od razu. Fuck, oni pomału mnie przejmują. Ale ja już też tutaj widzę, że pomału to robimy. Fuck, trudna decyzja, trudna decyzja. Trudna decyzja. Nie, cofajcie, cofajcie, bo to nie ma sensu. Macie największe morale, zwiększę wam jeszcze rozrywkę. Zamiast jednego domu niech będzie rozrywka, trudno. Bo muszę wam podnieść morale, inaczej zginiemy, bo on już tyle tych statków wysłał, że to się w głowie nie mieści. I tak was zaraz dojedziemy, to nie ma problemu. Tego idź zjedź. Bo on zaraz nas pojedzie, a tak nie może być. Znów rozrywkę, tak? To może usuńmy to i postawmy od nowa. Bo wy zmienicie cel ataku, a ja przynajmniej będę fajny. Będę miał maksimum morali. Czyli jak oszukać system? Lubię to. Nieźle. Wieżyczki. Dobra, zatrzymajcie sobie wieżyczki. My w tym czasie tak, niszczego największego. Dobra, kolejny. Chodź tutaj już, jedź. To jest oszukanie systemu i to jest bardzo dobre. Masakra, ja tu potrzebuję pomocy, szmaragdowy! Jakie to jest miasto? Miasto, miasto Kromoski po prostu. Ha, ha, ha. Szpano miasto, niech będzie. Nie ma, nie, nie. Super, nam pomagacie. Cena w ogóle zapłaciliśmy. Nie wiem po co. Dobra, trzeba znów zrobić tą taktykę. Postawmy od nowa wszystkie budynki. Dobra, postawmy od nowa wszystkie wieżyczki. Oni będą trochę zdezorientowani, co nam zapewni przewagę w tej walce. To jest taki dziwny bug, który mi się dość podoba. Już zaatakowali ponownie. Zbytnio to nie dało czasu mi do ataku. Ja się nie mogę bronić nawet, no bo czym? Wieżyczki mi polacą. Przeciwko gospodarczym jestem słaby. Jako gospodarczy to ja nie mam siły obrony. Oni zaraz mnie przejmą. Mają tyle tu floty, że to się w głowie nie mieści. Zniszczcie tego? Nie, tego, tego, największego zniszczcie. Teraz tego zniszczcie. Jak mamy im w opowiedzi... Nie, 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 nie. Nie możemy, niestety. My sami się tu bronimy, więc jaka to wojna w ogóle? Jak my sami nie musimy się bronić, to o czym my w ogóle mówimy? O, ma hajs! Trzeba właśnie, to jest dobry pomysł, żeby te wszystkie gospodarcze... Wyprodukuj ten sobie gospodarczy, skoro możesz, i przejmuj punkty ich. Przekup pracowników.
Bo on ma hajsy, a ja nie mam hajsu, więc to by było dobre, żeby tak zrobić. Weźmiemy kolejne gospodarcze, skoro możemy. I ty leć tu, przekup pracowników. I zniszczmy ich. I byśmy, mi się wydaje, żeby najlepiej zniszczyć ich to miasto jednak. Bo no jest dość OP strasznie. Dobra, to lecimy bez tych gospodarczych. Lecimy na to miasto, skoro jest takie mocne. Choć to jest osłabione. No trudno, podbijamy to. To osłabione, potem się będziemy martwić. Ja bym tego wojskowego, który jest najbardziej zraniony, cofnął tutaj. On już próbuje atakować, widzę z tego. Trudno, że nie będę miał hajsu dużo. No ale póki prowadzę wojnę, no to wojna wymaga poświęceń, no niestety. On już mi przejmuje ten punkt, tak? Niech mu i tak będzie. Ten punkt jest już mój, nie? Jeszcze nie. Z tego zróbmy tak. I w tym momencie no, przydałoby mi się trochę gotówki, to trzeba przyznać. No dobra, on sobie ten jeden poradzi tutaj, jak stoi od początku. No, on sobie chyba powinien poradzić. Tutaj widzę, że co chwilę dopływają posiłki. My nie wypowiedzieliśmy wam wojny, debile! Co za debile. Czyli co, te gospodarcze jednak nie będą dobrym pomysłem, bo nie mam domów. Już podbijaj do końca, no bo co? Nie będziemy się bawić. Nie no, ty jesteś tu potrzebny. Jeden. A ja przelatuję obok tego, tak? Dobra, ty się możesz wycofać gdzieś. Na przykład tu. Znowu! Znowu! Czemu mnie wszystkie epickie atakują? To się nawet nie wycofuj. Idź tu z powrotem. Podbiję miasto. Znowu ci tutaj próbują, a ja nie mam kasy na nic. Dobra, lecimy tutaj i niszczymy te statki, bo to będzie zaraz lipa. Bez tego trochę będzie bieda. Niech podbijają już to miasto, no trudno. Zniszczcie to wszystko. Zacznijmy od Moreli. Morele są najważniejsze, atakujcie Morele. Jak zniszczymy im domy, znaczy tu nie potrzeba niszczenia domu właściwie. Właściwie to ja nawet nie zarabiam w tej obecnej chwili. Nic nie zarabiam. Można, można. Dobra, niech on tu niszczy go. On będzie powoli ich niszczył, niech będzie. To my w tym czasie możemy przejąć coś tutaj. No ej, nie chcę tego gadać z tym gościem. Wieżyczka. Bijcie wieżyczkę, tak. Dobry pomysł, panowie, dobry pomysł, panowie. Bijcie wieżyczkę. Niszczcie go. Potrzebuję trochę więcej wojsk do obrony. Masakra! Gdybym od początku był wojskowym, to już bym dawno wszystkich rozwalił. A się bawię w jakieś akcje. Podbijaj to miasto, no tylko panowie. Nie musicie niszczyć, macie zaatakować to, co za debile. Jezu, debile totalne. Tu muszę niestety przerobić park rozrywki na... No nie. Nie mam golda. No, zarąbiście. Sprzedajmy statek. Muszę przerobić na zakład pracy przynajmniej jedno. No bo nie mam w ogóle golda.
Zniszczcie go. Jak nie będę miał golda, to nic nie zrobię i tak. I wtedy dosłownie przegram. Co za badziewie. Czemu ja dostaję po dupie aż tak bardzo? Dobra, mam tu dwóch strażników na obronę. To nie będzie źle. To mi chociaż nie podbiją. A ty się masz wycofać. A ty go rozwal. A bo dobra, zwalcie go we dwóch. I tu mogę właściwie już przerobić na zakład pracy. Czemu by nie? Będzie trochę więcej hajsu. Oni i tak mają full morele. A morele są najważniejsze. Pytanie podstawowe, dlaczego wy nie podbijacie tego miasta? Ci już mają 1, 2, 3, 4. Oni już mogą mieć samoloty. Czyli nie wiem, z kim się zaprzyjaźnić bardziej. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Czyli szmaragdowi można by powiedzieć, że są słabsi. We'll be right back.
Tak, super. Okazało się, że miałem wyłączony mikrofon przez chyba 20 minut. No, można i tak. Kto mi zabroni? Ja się gadałem. Dlatego zobaczyliście to wszystko w przyspieszonym tempie. No bo trochę bieda, żebyście oglądali 10 minut ciszy. Na ten moment to będzie wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich faili i pozdrawiam.